Myślą. O Pięknie. Kochani, przed wyborami, powiemy sobie dzisiaj przed tymi ważnymi decyzjami najważniejszymi. Powiemy sobie dzisiaj o takich jadach, które zatruwają nasze społeczeństwo, o ideologiach i działaniach, które są trucizną dla naszego organizmu państwowego organizmu narodowego. Czyli Nasze podejście do wyborów. Ale rozpoczniemy od, troszeczkę cofniemy się w przeszłość, w nasze dzieje i powiemy sobie o naszym imperium, o pierwszej Rzeczpospolitej. Wspaniałe państwo od Boga i natury dane obywatelom Rzeczpospolitej. No, w uproszczeniu obecnie mówimy Polakom, ale jest to szerszy, szerszy aspekt. Rzeczpospolita nie była tylko jako państwo własnością Polaków. Ale dojdźmy, dojdźmy sobie tutaj do rzeczy najistotniejszej. Wówczas obywatele, czyli odpowiedzialność za samostanowienie, za naszą suwerenność polityczną, za istnienie państwa, ponosiła dziesięcioprocentowa warstwa, w tym wypadku warstwa szlachty. 10% do 10% ogółu. Naszego ówczesnego społeczeństwa. I to na nich ciążyło. Jak oni do tego podchodzili, się zachowywali? Oczywiście na takiej zasadzie, że aktywny udział w życiu publicznym brało 2-3%, skoro może 4, połowa, jeśli mówimy o sejmach i sejnikach, bo. Oczywiście to była forma, jak gdyby pośrednia. Skupimy się dzisiaj na sejmikach w tym wypadku. No i udział był taki, że po prostu się nie chce, nie mam czasu, nie mogę. Skąd my to znamy? Nic się nie zmieniło, tak? Ale ta sama patologia, która tkwi w dzisiejszym życiu tkwiła, jest uzarania, uzarania naszych zachowań zbiorowych, obywatelskich, społecznych. Po prostu przekupność, interesowność prywata. No i, no, i oczywiście te tak zwane kuglarstwo polityczne, które w związku z tym, że nie było wyższego celu, że nie było określanej racji stanu już tu na poziomie, na dole, a, a racją stanu była moja racja, mojej rodziny, mojego interesu, no to już nie muszę mówić i słusznie, skończyło, i słusznie powtórzę. Bo taki naród, takie społeczeństwo nie ma prawa posiadać państwa. Bo i hańbi. Hańbiła Polskość wówczas. Upadł. Później. Pokolenia walki, pokolenia trudu, pokolenia krwi. Dzisiaj mamy państwo. Z jakichś tam przyczyn, no nie? Naszą państwowość. Czy nadaną i tak dalej? Nie ma znaczenia. Mamy państwo. W miarę niepodległe. Z, niestety, z utraconą suwerennością, którą tracimy z dnia na dzień suwerennością polityczną. Ale nie, nie miejmy potencji do nikogo z zewnątrz. Sami tą suwerenność polityczną tracimy, oddajemy, pozwalamy sobie. W związku z tym, najważniejszą rzeczą w tym wypadku, po to były te pokolenia trudu, walki, krwi, żebyśmy dzisiaj Mogli iść do wyborów. Po to oni walczyli, ginęli. Cierpieli, żebyśmy my mogli iść do wyborów. Więc wszelkie jady, które mówią o bojkocie wyborów, to jest największe przeniewielstwo przeciwko pokoleniom przeszłym i współczesnemu państwu i nam wszystkim. Zapamiętajcie ich. Diagnozujcie, wyizolowujcie ich, zwróćcie uwagę, kto do tego nawołuje, a szczególnie ci, którzy mienią się Polakami, gdzieś wynieśli swoje dupy za granicę i stamtąd rozgrywani, próbują jeszcze tutaj tym jadem zatruwać i tak nie najzdrowszy organizm narodowy. Wybory są naszym zapłatą. Uczestnictwo w życiu publicznym z zobowiązaniem w stosunku do przeszłych pokoleń. Nie tam flagą Machanie czy wieniec na złożysz nawet na, pom, na, na płycie pomnika bohaterom narodowym. Nie. Twoje. Twoje osobiste uczestnictwo, twoja osobista walka. I teraz tak. Idziemy do wyborów. Ale żeby iść na wybory. To trzeba się było wcześniej przygotować. I podchodzicie do urny wyborczej, tak? Macie listy i słusznie mówicie: słusznie, nie ma na kogo głosować. No oczywiście. A dlaczego ma być? A co żeście zrobili, jak żeście sobie pozwolili poustawiać te listy. Czyli konstrukcję wyborów, jak was nie było, jak byliście leniwi, jak nie dbaliście i byliście nieodpowiedzialni, to ci, którzy rozumieją wagę wyborów i, rozum i są narodem politycznym lub grupami, mafiami politycznymi, to zatroszczyli się. Pretensje w tym momencie do kogo? Do siebie. I taki nie mam na kogo głosować. Właśnie masz iść ma stanąć przed tą urną wyborczą i poczuć gorycz, smak porażki, wstydu i hańby osobistej bo nie masz na kogo głosować a nie masz boś sam to zrobił sam do tego doprowadził to tak prosto pole polityczne, pole walki jest tym samym polem niczym mechanizmy się nie różą co pole militarne walki wojowej bojowej, wojennej i to wygląda, Twoje stanie dzisiaj podurno, przedurno wygląda tak samo jak na polu walki. Idziesz w bój przeciwko armii wrogowi przeciwnej. Nieprzygotowany. Sam siebie nie przygotowałeś. Nie wydałeś pieniędzy na uzbrojenie. Swojej czelatki nie przygotowałeś. Znajomych i tak dalej, i tak dalej. Swoich podwładnych. I dostajecie w kuper. I przegrywacie. I widzisz jak twoje giną. Odnosisz rany. Masz poczuć Gorycz porażki, bo te wybory są porażką narodową polaków ale bez uczestnictwa, bez poczucia nie wyciągniesz wniosków. Będziesz dalej takim gnuśnym antypolakiem. Warto iść i poczuć, zrozumieć to wszystko. My no oczywiście jako frontowcy czy tam część jakichś innych tych komitetów, w miarę, w miarę rozgarniętych, niech coś tam sobie próbują. My mamy też takie same poczucie porażki, bo wiemy, jak to się wszystko skończy. Ale my mamy przynajmniej wybór sumienia, wybór honoru, spełnionego z naszego punktu widzenia obowiązku. Ja osobiście muszę się wam przyznać, dziękuję Bogu za moje życie, bo od 2001 roku wiecie, na kogo ja zawsze głosowałem? Na siebie. Dzięki Bogu zawsze na siebie. Gdziekolwiek, jakkolwiek byłem, bo po pierwsze, biorąc udział w walce, głosowałem na siebie i zostałem sobą na swoje zasady. Oczywiście, ktoś powie, no tak, ale musiałem to wypracować. Samo nie przyszło. Nie mówię, że każdy może, ale starać się, przy, powinien przynajmniej po naszej stronie, stronie, która walczy z tym typem państwowości. Patologicznej. Są sami matuszy, kibice. A gdzie są ci, którzy gdzieś walczyli? Dlaczego żeście nie walczyli, tak? Dlaczego żeście nic nie robili w życiu publicznym? Prawie nie było was. A ci, którzy są i byli, no to oczywiście zostają ze swoimi tak zwanymi mafiami, drużynami. Oni się nie wyrywają. Chyba, że sami gdzieś tam ich wyrzucą. Ale to już naprawdę musieli być nieudacznicy, skoro ich wyrzucili. Oni do niczego są niezdatni. Ani do kradzenia, ani do walki. No nie. Sam ten system ich się jak gdyby pozbył. Więc ktoś powie też, no pójdę na wybor... Nie pójdę... Nie pójdę na wybory, nie będę głosował na nikogo. Tak? Świetnie. Ty, który nie poszedłeś na wybory, jesteś odpowiedzialny za wszystkich. Za wszystkich, za każdego z tych partii politycznych, za wszystko, co się dzieje, bo ty dałeś im możliwość, im prawo. Jeżeli poszedłeś gdzieś na tych, na tych i tak dalej, to odpowiadasz tylko za tych, których wybrałeś. Masz prawo błądzić, masz prawo się pomylić, ale odpowiedzialność twoja jest cząstkowa, odcinkowa. A ci, którzy nie poszli, odpowiadają za wszystkich. A ci, którzy. Namawiają do bojkotu nie pójścia. To są czyści, zdrajcy narodu i państwa polskiego. Nawet gorsi od tych złodziei, którzy rozkadają w rządzie. Nawet gorsi, pamiętajcie. Teraz następna jad mówiący o nie pójdziemy na wybory, frekwencje zanierzymy. A to oni będą płakać. Ktoś będzie płakał w okręgu wyborczym, gdzie jest na przykład milion wyborców. I ktoś tam kandyduje z polityków, i pójdę sam, oddam głos na siebie. Będę się cieszył, że wy nie głosujecie. Bo tym jednym głosem ten mandat zostaje. Politykom naprawdę na tym nie zależy. Jak jest? Zależy na tym, żeby byli wybrani. W Polsce jest ustawa o samorządzie zawodowym rolników, gdzie wszyscy rolnicy mają prawo do wyboru. Wiecie? I 1,5% wybiera tak zwaną Izbę Rolniczą, lub niejednokrotnie procent, 1%. 1% i ta Izba Rolnicza w układzie wojewódzkim, a później Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy wyborze 1% jest legalnie działającą, ustawową, która opiniuje akty prawne i tak dalej. Nikogo to nie wzrusza, nikogo nie obchodzi. Jest to legalne. W związku z tym, wszyscy, którzy mówią, bo nie idziemy na wybory, bo obniżymy im frekwencję. Komu wy obniżycie frekwencję? Nie bardzo rozumiem. A kto się martwi tu o frekwencję? Kogo to interesuje? Interesuje władza. Trzeba dojrzeć. Chorym ideologią nie dać się zdeprawować. Teraz tak. Idziemy do wyborów, stajemy przed urną. Jest ta goli, rzeczywiście, dla każdego z nas. My też. Natomiast, dlaczego to jest takie bardzo ważne? Bo w każdym okręgu, skoro wcześniej mogliście zebrać 5000 tysięcy podpisów, tak, żeby uczestniczyć w wyborach, pięć tysięcy podpisów, wystawić własne listy. Wy, wy, własne, wy, wy, żadni politycy, żadne partie wam nie musiały tego robić. Pięć tysięcy podpisów i po kilkanaście... 20, 20 parę osób na listach. Polacy i odpowiedzialność. To nie jest trudna rzecz. Tu nie można narzekać na ordynację, na nie wiadomo co i tak dalej. Dobra, nie skorzystaliście. Co teraz trzeba zrobić i co teraz musimy? I to jest nasz instruktor wyborczy, kochani, w każdym okręgu. Idziemy i głosujemy. Zależnie też od. Yy, od Twojej osobistej, każdego z nas strategii. Głos nasz, nieoddany na partię rządzącą, na mafię, która powinna być rozliczona, czyli prawo i sprawiedliwość, jest głosem, który deformuje wynik wyborczy. No to ktoś powie: Domawiam na Platformę Ołatelską. Jak trzeba, to i tak. W wyborach prezydenckich prosiłem Was, i myśmy się wiedzieli, jak zachować poprzednich. Kandydował pan Dudaj Trzaskowski. Prosiłem o głosowanie na Trzaskowskiego sam osobiście. Daleko mi do tego, ale ważne, żeby oni między sobą bili się, żeby było to widać, żeby neutralizowali się, bo jedni i drudzy są wrogami naszymi, i naszego państwa, interesu narodowego. Wszystkie partie polityczne, łącznie z Konfederacją, które dzisiaj są w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej, to są równi wrokowie państwa polskiego. Im bardziej zrobię sabotaż polityczny, im bardziej ich napuszczę na siebie, tym korzystniej, tym lepiej dla nas wszystkich, dla państwa. Bo te rzeczy, jak będą walczyć, mimochodem wyjdą, wszystkiego nie ukryją. A otrzymywanie i po powielanie jednej mafii, Oczywiście spowoduje stagnację. Oni się i tak układają między sobą. Więc deformacja w wyniku wyborczego. Takie głosowanie na nas, na front, czy nawet na te inne tam komitety. Oczywiście nie zachęcam za tymi, co jak jeździ, to mówi, że ma Boska z nim siedzi. Ja noszę na piersiach od 1882. Mój pradziad. Ja to ojciec i tak dalej ja dzisiaj ten sam medalik nosimy. Ale broń Bożym sobie nie poważył się w ten sposób. Następny, który mówi o pokoju, rozdaje wille. Proszę Państwa, jaki pokój. Robota ciężka, twardo, a władza jest od tego, żeby brać za łeb i zapieprzeć, tak? To jest władza. Budująca silne państwo. I nie miła. I nigdy władza miła nie była nie jest, i nie będzie. A szczególnie w tak trudnych czasach, które idą. Ale, jeżeli chcemy zdeformować wynik wyborczy, to głosujmy na to. Ponieważ dzisiaj, w tej sytuacji, każde tego typu głosowanie powoduje, że zabieramy szansę dla tej partii obecnie rządzącej. Najbardziej szkodzimy dla PiSu. Ktoś powie, że ordynacja. Jakie jady wam wpuszczono w społeczeństwo, że ordynacja większościowa, metoda Donta, to im przypada w związku z tym, że ktoś tam nie wchodzi. Tak, ale te bandy dzielą się mniej lub więcej wskaźnikiem, pulą między sobą. Przypada na wszystkim. Którzy mają największy wynik więcej, a którzy mają mniej, mniej jest tego puli do, do tego podziału. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli dzisiaj głosujesz na formacje, które mogłyby elektorat ich zagłosować na prawo i sprawiedliwość, to najbardziej szkodzisz tej partii. Pamiętajcie o tym. Nie dajcie się temu zwieść. To takie proste, proste zagrania traktujące prostacko-polski naród. Takie jady, trucizny, które są wpuszczane. Chyba to. Z tym, z tym mamy, już z tymi różnymi chyba tego, ja, mhm. a teraz tak. E, oczywiście to napuszczanie tych partii, ktoś powie, że zdestabilizuje bardziej państwo. Państwo jest wystarczająco zdestabilizowane, państwo jest bardzo już przegniłe i nie martwmy się, że przyspieszemy procesy gnilne bo tylko dzięki tym procesom gminnym możemy się zorientować, gdzie śmierci bo dla Państwa na razie jeszcze nie śmierci bo Wy na razie wąchacie te smrody PiSu wąchacie smrody Platformy Obywatelskiej i mówicie, że to są perfumy a tak nie jest, Zgadza się? musicie poczuć smród i wtedy będzie wszystko w porządku i teraz patrzcie bo niedługo spotkamy się w wyborach parlamentarnych, w nowych okolicznościach. Zbiorowość polska będzie po pewnych przejściach. Patrzcie teraz, jak to się zachowuje, jakie te jady rozsiewał, i zwracajcie uwagę na to strategię świeżej pamięci to o czym mówimy. W świeżej pamięci jeszcze będziecie mieli, kto co mówił, wszedł w jakim kierunku, jak się zachowywał. I co dla niego w tych wyborach. Było istotą, o czym dyskusja publiczna dzisiaj się toczy, o czym jest. Z tej perspektywy niedługiej, po tych przejściach, będziecie Państwo sami to oceniali. Jak było to liche, jakie to były błahoski, jakie było to fałszywe, i niezrozumienie w życiu publicznym. I przez to będziecie mogli. Autentycznie 90% stanu rzeczy, które dzisiaj, a nawet się parę, występuje w tych obecnych wyborach, z góry możecie eliminować, przekreślić. No i wtedy cóż, trzeba wziąć się do roboty, tak jak mówiłem. Zbierać, tworzyć, kandydować i zmieniać państwo. Jeśli nie, to inni państwo to zrobią tak jak obecnie. Oni tylko czekają na waszą absencję na Waszą bierność i Waszą kłopotę. I teraz jeszcze do tych różnego typu trucizn dodam pana posła, którego bardzo lubię, naszego ukochanego Grzesia Pauna. ale którzy, który świadomie, nieświadomie, w tym wypadku moim zdaniem niestety świadomie bierze w tym ideologicznej Udział ideologicznej truciźnie. My się bardzo dużo z sobą zawsze dyskutowaliśmy, szczególnie w kwestii duszy narodowej, odbioru powstań. No cóż, ja jestem Polakiem. No i oczywiście zgody między nami nie było, być nie mogło. Grzegorz Braun, wystąpienie z ostatniego Sejmu, wotum separatum w trakcie uchwały o rodzinie Ulmów. Przyjąć te uchwały po to, by hmm, przedstawić rodzinę Ulmów jako wzorzec osobowy dla naszych rodaków przyszłych poko. No, rodzina Ulmów i jej zachowanie są wątpliwości, brała. Czy nie jest wzorcem? To byłoby... Powtarzam, budowanie nowej, sprzecznej z zasadami naszej cywilizacji, doktryny. O, sprzecznej z zasadami naszej cywilizacji, nowej doktryny ich postawa. Tylko wydaje mi się, że mamy różne cywilizacje. Sprzecznej bowiem z hierarchią obowiązków stanu. Ojciec Ulma miał przede wszystkim obowiązki wobec swoich siedmiorga dzieci, w tym siódmego, które jeszcze nie zdążyło przyjść na świat. I nic tego faktu nie może przesłonić. Miał wobec nich obowiązek. Najgrazie nie rozumiecie... Bo... Dobrze. No i, kochani, podstawa polskości, ale nie tylko polskości. Tym, którzy nie słyszeli, Ulmowie to jest rodzina, która w trakcie okupacji niemieckiej przechowywała Żydów. No i oczywiście a, w momencie, gdy Niemcy znaleźli, rozstrzelali i Żydów, i rozstrzelali całą polską rodzinę. Zresztą to tak jak wiele innych rodzin. I przechowywali Żydów, przechowywali Cyganów, przechowywali partyzantów. Przechowywali tych, którzy Niemcy chcieli zamordować, Przechowywali też jeńców sowieckich, też tak było dokładnie. Czy, czy Rosjan, tak, czy inne nacje, zależnie od, od sytuacji. I teraz pan Grzegorz Braun mówi nam o hierarchii obowiązków stanu. Szczególnie jako ojciec. I to w naszej cywilizacji, jako Polak, naszej europejskiej, chrześcijańskiej cywilizacji, obowiązkiem stanu hierarchia jest następująca. Zawsze. I w naszym polskim narodzie. Obowiązek względem Boga, Ojczyzny, a później rodziny siebie, i tak dalej. Obowiązek względem Boga. Nie wyrzeknij się ojczyzny. Ona jest wszystkim i Twoje prywatne sprawy. Pan Grzegorz Braun próbuje zmienić polskość. Ciekawy to um, antypolski kierunek. Co chce Państwo przekazać? Zostawcie to wszystko. Macie zadbać. Hierarchia stanu, obowiązek. Ojca Ulma był wobec jego dzieci i dla dzieci wszystko zrób. Sprzedaj ojczyznę, wyrzeknij się Boga, bądź politykiem, zadbaj tylko własny domek, własną żonę, dzieci itd. i pociotków. tak dalej, i po Tak? No i to wszyscy robią. To dokładnie robią polscy politycy. Stosują się do nakazów, do sponiewierania innych postaw przez Grzegorza Brauna. Ja rozumiem, że Grzesiu, w Twojej cywilizacji, w Twoim podejściu, rozumiem, że Wy walczycie o siebie, o własną rodzinę. Natomiast my jako Polacy i przed wiekami, w pierwszej kolejności walczyliśmy. Nigdy byśmy nie poszli w bój. Nie dali siebie. Nie bylibyśmy sobą. Nie byliśmy by tak wielkim narodem, gdybyśmy nie wyrzekli się swego, nie zastawili swoje rodziny, majątki, i tak dalej. I nie walczyli za ojczyznę, za naszą wiarę, za Boga. To jest zasadnicza różnica. Do czego to nie chodzi tylko Grzesia, nie oczepiam się jego, bo jest takim wyrazicielem. Inni może tak nie mówią, ale jeszcze gorzej niż on robią. Robią. Bo szczególnie politycy, strzeżcie się polityków, którzy na pierwszym miejscu jako polityk stawia rodzinę. Bo pamiętajcie, zawsze on postawi swoją rodzinę, a nie rodzinę rodzin, czyli matkę ojczyznę. Swoją. On nigdy się nie wyrzeknie. Własnego interesu własnej rodziny. Dla celu wyższego, a celem wyższym my jesteśmy. Chcesz dbać o własną rodzinę? Pięknie. Wara ci od życia publicznego, od odpowiadania za kogokolwiek innego. W Polsce, zamiast Pana Boga, Bóg rodzina tworzymy. Bogiem stała się rodzina i wszystko dla rodziny jest nawet jakiś tam komitet. Bóg, coś tam, rodzina i tak dalej, i tak dalej, no nie? I im rodzina jest najważniejsza. Jeżeli jakikolwiek polityk mówi wam o rodzinie, to pamiętajcie: nie dba więc o wasze państwo, nie zadba. On zadba o własną rodzinę. Rolą, zadaniem polityka jest zadbanie o gospodarstwo, gospodarstwo, własne państwo. Ustawienie go, stworzenie prawa, bezpieczeństwa, granic. A za rodzinę my każdy z nas indywidualnie odpowiadamy, bo rodzina mieści się w ramach tego państwa. Oczywiście bez państwa też mogą być rodziny. I nienokrotnie nam przyszło po utracie państwa, że były te rodziny. Ale co było później, jak uczciliśmy państwo, zadaniem polskich rodzin? Poświęcenie siebie, własnych majątków, całych rodzin, żeby co? Żeby odzyskać państwo. To poku, póki je posiadamy, pamiętajcie o hierarchii obowiązków stanu. Hierarchia obowiązków stanu mówi: po pierwsze, Bóg, Ojczyzna, a później rodzina i te twoje sprawy. Jeżeli jakikolwiek polityka zdiagnozuje cię inaczej, to po prostu gońcie go. A w sytuacji, w której Polska znajduje się, zresztą cały świat, cała nasza Europa, na progu potężnych przemian, wspaniałych, które przewartościują, zmodelują myślenie, ideologie, granice, społeczeństwa zmienią, przeobrażą. I na dobre i na złe. tego nie wiemy. Od naszej siły myśli będzie zależało, w jakim to kierunku pójdzie. W tym czasie szczególnie tak chorych ideologii, które prezentował Grzegorz Braun, nam nie potrzeba. One są destrukcyjne. Nam dzisiaj potrzeba ludzi, którzy zrozumieją tą hierarchię stanu i zapominając o własnym. Realizując cele państwa i państwowe, będą się na tym koncentrować. I na koniec dodam, że odcienia antysemityzmu najbardziej antysemicy są Żydzi lub ludzie pochodzenia żydowskiego. I ja ich rozumiem. Ja ich rozumiem nawet antysemityzm, bo oni chcą poprawiać własny naród, zmieniać. Ale my, jako Polacy, nie powinniśmy się Dać w te pułapki ubierać, wpadać w te wytrychy, na te haczyki zaczepiać i dawać sobie powod i powodować sobie, że będą okrzykiwać nas w świecie antysemitami. Oni mają prawo, to ich naród, niech siebie wzajemnie krytykują. Moim obowiązkiem, jako Polaka, jest krytykowanie, poprawianie konstruktywne. Łajanie własnego narodu, co mniejszym zresztą czynie. Po co? Po to, żeby go poprawić. Po to, żeby go na wyżyny znieść, po to, żeby był silny, a nie słaby. Cóż, przed wyborami bardzo poważnie się nad tym zastanówcie, każdy musi rachunek wyborczy sumienia sobie zrobić. Czołem.